Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MGSM.pl, a dziś zapraszam na recenzję Sony Xperia One. Sony Xperia One to wyjątkowy telefon. Po pierwsze ma AMOLEDowy ekran o kinowych proporcjach 21:9, a po drugie, z drugiej strony ma potrójny aparat fotograficzny. No a do tego sporo ciekawych rozwiązań zarówno w strefie sprzętowej, jak i w oprogramowaniu. Front zdominował duży wyświetlacz otoczony niewielkimi, jak na Sony, to nawet bardzo niewielkimi ramkami. Czasy, kiedy smartfony Sony straszyły dużymi ramkami ekranu, odchodzą już w niepamięć. Tu mamy bardzo nowoczesny wygląd, chociaż z domieszką klasyki, bo nie ma notcha, nie ma otworka, ramki są proste, równe, ale niewielkie, podkreślam. Gładką taflę tyłu rozmaicają delikatne, subtelne logotypy, no i ramka aparatu fotograficznego, która niestety, jak widzimy, wystaje poza obrys obudowy. No niestety telefon trochę się kiwa, kiedy go odłożymy na płaską powierzchnię. No i jak każdy szklany smartfon, ten też się brudzi, zbiera ślady paluchów. Na szczęście łatwo go doczyścić. Zobaczmy może szybko, co gdzie jest. Lewy bok w zasadzie zupełnie gładki, mamy tylko subtelne paski antenowe. Na górze gniazdo kart i warto zauważyć, że gniazdo jest łatwe dosyć do demontażu, do wymiany kart, a slot niestety jest hybrydowy, ale za to mamy nadal dual SIM i ewentualnie, rezygnując z dual SIM-a, możemy sobie powiększyć pamięć, więc źle nie jest, chociaż do pełni szczęścia brakuje potrójnego slotu. Dolna ścianka telefonu jest nieco bardziej urozmaicona, bo mamy tam port USB-C, mamy jeden z głośników i otworek mikrofonu. Mini jacka niestety brak. Najwięcej dzieje się na prawym boku, bo mamy tutaj czytnik linii papilarnych, charakterystyczny dla Sony, bo chyba, o ile sięgnę pamięcią, to właśnie Sony pierwsze zdecydowały się umieścić czytnik linii papilarnych na boku kilka lat temu. No i tutaj też mamy to rozwiązanie, ja je bardzo lubię. Czytnik umieszczony jest w miejscu bardzo wygodnym, idealnie trafia pod palec. To świetne miejsce, a sam czytnik jest niezły. Niezły, ponieważ jest dość wrażliwy na wilgotność naszego palca i na zabrudzenia. Warto go co jakiś czas wyczyścić, by działał niezawodnie tak jak w momencie, kiedy wyjmujemy telefon z pudełka. Kiedy jest brudny lub kiedy mamy palec lekko wilgotny, tak jak teraz latem, kiedy są upały, no to niestety ta skuteczność odczytów tego sensora odrobinę spada, chociaż i tak nie daje większych powodów do narzekania. No i nad czytnikiem mamy przyciski głośności, które w moim odczuciu mogłyby być odrobinę wyżej, a pod czytnikiem klawisz włącznika. A na samym dole mamy jeszcze jeden przycisk dedykowany do obsługi aparatu fotograficznego. Sony jest wierne temu rozwiązaniu i ja to bardzo pochwalam. Do jakości wykonania i montażu obudowy nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Obudowa jest wodo- i pyłoszczelna zgodnie z certyfikatem IP68 i zauważyłem, że jest dosyć sztywna, pomimo tego, że jest stosunkowo długa i jednak, powiedzmy to wprost, smukła raczej. Niestety niepokoi mnie to, że na tylnym panelu po pewnym czasie użytkowania pojawią się drobne mikroryski widoczne pod światło w miejscach, gdzie telefon leżąc na, powiedzmy to, pleckach styka się z podłożem. No te ryski niestety są widoczne i boję się, że przy dłuższym czasie eksploatacji staną się widoczne jeszcze bardziej. Najważniejsze jest jednak to, że front telefonu zdaje się być zdecydowanie odporniejszy, a jedyne co na nim się pojawia, no to ślady naszych palców, ale to przecież normalne, warto się zaopatrzyć w ciereczkę. No jeszcze dwa słowa na temat zestawu. Komplet jest zapakowany w skromne białe pudełko, w którym znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy na start. Mamy tam 18-watowy zasilacz, przewód USB-C i całkiem porządne słuchawki, no i niestety przejściówkę z USB-C na mini jacka. Oczywiście nie zapomniano o dodatkowych nakładkach do słuchawek i igiełce do otwierania gniazda na karty. No i naturalnie całą makulaturkę również tam znajdziemy. Producent bardzo mocno podkreśla zalety wyświetlacza Xperia One i słusznie, bo to jest ekran tak dobry, że faktycznie warto się nim chwalić.
To OLEDowa matryca o wysokiej jasności i wysokiej wyrazistości. Mamy tu rozdzielczość 3840x1064 pikseli i pełne pokrycie palety barw DCI-P3. No i do tego oczywiście pełna zgodność z normą HDR-2020. No jak to ma świecić, jak niedoskonale? A do tego jeszcze producent zadbał o tryb ochrony wzroku i do tego dodał jeszcze rozbudowane opcje regulacji balansu bieli oraz coś, co nazwano tryb twórcy. To specjalne ustawienie wyświetlacza opracowane we współpracy z twórcami profesjonalnego sprzętu filmowego CineAlta, dedykowane konsumpcji multimediów, oglądaniu filmów po prostu, po to, żeby film wyglądał no, bardziej tak jak na ekranie kinowym, taki był ciepły, miękki i tak dalej, taki jak sobie twórcy filmu wyobrażali. Ekran zapewnia szerokie kąty czytelności, bardzo dobrą, naturalną reprodukcję barw i wysoki kontrast, łącznie z głęboką czernią. Poziomy jasności dobrano prawidłowo, tak jak należy. Najniższy nie męczy wzroku, a najwyższy pozwala na komfortowe korzystanie z telefonu nawet w słoneczne dni. A komfort korzystania z ekranu o takich proporcjach, przypominam, o kinowych proporcjach 21:9 jest niezaprzeczalny. Ja pomijam już oglądanie filmów z Netflixa czy YouTube'a bez ciemnych pasków, bo ja generalnie jestem trochę staroświecki i wolę filmy oglądać na telewizorze, ale nawet banalne przeglądanie stron internetowych, po prostu czytanie tekstu jest dużo, dużo wygodniejsze, bo na ekranie mieści się więcej treści, mniej przewijamy. Co więcej, mimo tej proporcji ekranu można, ja przynajmniej byłem w stanie sięgnąć dłonią w górne partie ekranu i obsługiwać telefon jedną ręką bez korzystania z opcji zmniejszenia interfejsu. Jeżeli macie mniejsze dłonie, no to już jednak proponuję, żebyście przymierzyli się do Xperia 1 przed zakupem, ale telefon jest dość wąski, więc dobrze leży w ręku, dobrze go trzymać. Natomiast pytanie, czy sięgniecie w górną partię ekranu. A co na ekranie? Xperia 1 startuje z Androidem Pie, ale jak wiadomo Sony dość szybko aktualizuje swoje telefony, więc możliwe, że już jesienią będzie się można cieszyć na niej Androidem Q, jakkolwiek się będzie nazywał. A na razie to cieszmy się z tego, że są tu aktualne poprawki bezpieczeństwa, no i z tego, że smartfon nie przegina z dodatkowymi aplikacjami. Przy pierwszym uruchomieniu telefon grzecznie nas zapyta, czy różne dodatki, jak na przykład Booking, ma pobrać i zainstalować. Nie musimy oczywiście się na to zgadzać, ale Sony jednak jeszcze mimo to dodaje trochę od siebie takich aplikacji, które i tak już będą w systemie i tak, natomiast są to takie firmowe propozycje Sony, no i myślę, że warto je wypróbować. Poza tym, że dostajemy na dzień dobry Netflixa, dostajemy jeszcze kilka dodatków związanych z fotografią i filmowaniem. Oczywiście dostaniemy też cały pakiet od Google'a, no i takie dodatki jak na przykład specjalny tryb dla graczy. Sama obsługa interfejsu jest wygodna i bezproblemowa. Na przykład listę powiadomień możemy sobie rozciągnąć bez sięgania palcem w górę ekranu. Dość rozbudowany jest też panel przełączników, no i nie zabrakło opcji podtrzymywania podświetlenia ekranu, gdy na niego patrzymy. To też jest dość wygodne. Osobliwością interfejsu Xperia 1 jest boczny sensor. To jest coś, co trochę mi przypomina podobne rozwiązania stosowane przez HTC, jeżeli chodzi o uruchamianie tej opcji, i przez Samsunga, jeżeli chodzi o ogólny zarys działania tej funkcji. Ale w Xperii jest to nieco inaczej zrobione. Panel boczny uruchamiamy stuknięciem w brzeg ekranu, przy czym miejsce, w którym stukniemy, możemy sobie ustawić, tak, żeby było nam wygodnie. A panel rozwinie zestaw skrótów, czyli trochę tak jak u Samsunga, ale też znacząco ułatwi otwieranie dwóch aplikacji na podzielonym ekranie. I to już jest coś, co wyróżnia tą opcję u Sony i warto to podkreślić. Dodatkowo panel ten ma możliwość, powiedzmy, w pewnym stopniu uczenia się naszych nawyków i przewidywania tego, co będziemy chcieli zrobić w następnej kolejności i w związku z tym może nam kontekstowo proponować następne aplikacje do uruchomienia. Warto jeszcze wspomnieć, że w Xperii mamy Always on Display, czyli wyświetlanie powiadomień na wygaszonym ekranie. A już tak podsumowując opowieść o interfejsie, to tak jak powiedziałem, komfortowy, przyjazny, wygodny, a dla mnie największym przebojem jest korzystanie z dzielenia ekranu z dwóch aplikacji na podzielonym ekranie przy proporcjach 21:9 plus łatwą możliwością uruchomienia tego zbocznego sensora i dzięki temu smartfonowi polubiłem pracę na dzielonym ekranie.
Praca, praca, praca. No ale jak to pracuje? W środku pręży mózgowej topowy procesor Snapdragon 855 z grafiką Adreno 640. Patrząc na cenę telefonu, trochę zaskoczyła mnie ilość RAMu, bo jest go 6 GB. Pamięci wewnętrznej też nie ma w nadmiarze, bo 128 GB, a rozbudowa za pomocą karty microSD może być kłopotliwa, jeżeli korzystamy z Dual SIM, bo przypomnę, slot jest hybrydowy. Ale na szczęście, pomimo obaw, okazuje się, że Xperia One pracuje tak, jak przystało na flagowca. Płynnie i sprawnie. Nie odczułem większej różnicy względem flagowych konkurentów, z którymi miałem przyjemność wcześniej obcować. Chociaż uważam, że przy cenie tego smartfonu zestaw pamięci 6 plus 128 GB, no jest zdecydowanie za skromny. Powiedzmy to wprost. Zauważyłem niestety, że przy tych najbardziej wymagających zadaniach, jak choćby długotrwałe granie w gry czy nakładanie grafik rozszerzonej rzeczywistości podczas nagrywania filmu, no telefon trochę się nagrzewa, a gdy się już naprawdę fest nagrzeje, to jego wydajność zdaje się odrobinę słabnąć, przynajmniej tak wykazują benchmarki. Natomiast dla użytkownika te spowolnienia nie są jakoś szczególnie odczuwalne. No, bardziej jest odczuwalny wzrost temperatury na tylnej ściance. Na szczęście ta temperatura dość szybko spada, kiedy przestaniemy obciążać smartfon. No i równie zaskakująca jak skromna pojemność pamięci jest równie skromna jak na flagowca. Zresztą w ogóle jak na telefon w 2019 roku, pojemność akumulatora. Ale na szczęście w Sony mamy dość rozbudowane opcje zarządzania energią, które kosztem pewnych wyrzeczeń pozwolą zdecydowanie wydłużyć czas działania telefonu. Ale nawet mimo to Xperia One raczej nie rozpieści nas z osiągami akumulatora. W praktyce cały dzień wytrzyma. Oczywiście, jak to każdy smartfon, pod warunkiem, że nie będziemy przesadzać zbytnio z wykorzystaniem jej multimedialnych możliwości. Ale na dwudniowe działanie ja bym raczej nie liczył. Owszem, mi się taka sztuczka udawała, kiedy Xperia One pełniła u mnie rolę telefonu dodatkowego. Ładowanie akumulatora firmowym zasilaczem zajmie mniej więcej 1,5 godziny, ale może trwać dłużej. Dlaczego? Xperia One ma inteligentny układ ochrony akumulatora, mający wydłużać jego żywotność poprzez optymalne ładowanie. Wiecie, akumulatory nie lubią, kiedy są zbyt długo ładowane, zbyt szybko, zbyt dużym prądem itd., itd. To wszystko ma w pewnym stopniu wpływ na ich żywotność. A w Spirii układ ten uczy się nawyków użytkownika, tego w jaki sposób i jak często ładuje telefon i dba o to, by ładowanie odbywało się w sposób optymalny, ale jednocześnie wygodny dla użytkownika. I na przykład telefon nocą będzie ładował długo, przez całą noc, ale tak, żeby był w pełni naładowany w momencie, kiedy ma zadzwonić budzik, albo wtedy, kiedy zazwyczaj wstajemy, bierzemy smartfon do ręki, po raz pierwszy z rana podświetlamy ekran. To wszystko ma na celu zadbanie o kondycję akumulatora po to, żeby służył nam jak najdłużej. Miło, że Sony tak o nas dba. Ja bym w sumie na ten akumulator nie narzekał, ale kiedy porównamy cenę Xperia One z cennikiem konkurencyjnych modeli i tym, co oferują ich akumulatory, no to niestety Xperia One na tym tle nie prezentuje się zbyt zacnie. Za to w dziedzinie komunikacji i dźwięku Xperia One radzi sobie zdecydowanie lepiej. Nie brak żadnego z interfejsów łączności. Mamy bardzo przyjazną aplikację telefonu i przyjazne menu dedykowane obsłudze Dual SIM. Jest też wygodna klawiatura i aplikacja do komunikacji tekstowej. Nie zabrakło NFC, nie zabrakło funkcji poprawiających jakość dźwięku, jak na przykład Dolby Atmos czy kodek DSEE-HX. A podczas rozmów dźwięk jest naprawdę bardzo dobry, absolutnie nie mogę tu niczego skrytykować, a i moi rozmówcy również oceniali brzmienie serwowane przez mikrofony jako bardzo dobre. Nieco gorzej wygląda sprawa, gdy będziemy chcieli posłuchać muzyki przez zewnętrzne głośniki albo pogadać w trybie głośnomówiącym. Z brzmieniem zewnętrznych głośników, bo przypomnę, są dwa, grają dwa i ten słuchawkowy i dolny, jest wszystko dobrze. One grają naprawdę czysto, naprawdę ładnie, ale mogły być głośniejsze. Dolny głośnik obrabia trochę więcej niskich tonów, a ten słuchawkowy pozostaje wierny wyższym rejestrom pasma i razem mają niby tworzyć coś na kształt stereofonii, ale
Ja się będę upierał i tego stereofonią nie nazwę, natomiast grają naprawdę dobrze. Ich brzmienie jest w pełni akceptowalne, gdyby tylko jeszcze były głośniejsze, bo wiecie, w miejskim gwarze czy w głośniejszym samochodzie rozmowa w trybie głośno mówiącym czy posłuchanie muzyki, no to już tak sobie się sprawdzi. Ja osobiście w zasadzie bym nie narzekał, ale jeżeli pracujecie w gwarnym otoczeniu, często w takim przebywacie, nie wiem, na przykład jesteście operatorem maszyny budowlanej, no to ten telefon w roli urządzenia głośno mówiącego w takich warunkach raczej się nie sprawdzi. Ale na pocieszenie pozostają nam dołączone do zestawu słuchawki. Już o nich wspomniałem, są naprawdę bardzo przyzwoite jak na zestaw fabryczny. Są wygodne i grają dosyć dobrze. No niestety, przypomnę po raz kolejny, telefon nie ma mini jacka. Nie wiem, czemu się Sony go pozbyło, chociaż słuchawki mają mini jacka. Trzeba mieć przejściówkę, przejściówkę łatwo zgubić, więc może lepiej przerzucić się na Bluetooth. Akurat Sony przypadkiem ma zupełnie dobre słuchawki Bluetoothowe i do tego telefon wspiera kodeki aptX, HD i LDAC, więc może jednak warto. No i jeszcze muszę wspomnieć o jednej ciekawej opcji, która jest w tym telefonie. Synchronizacja wibracji z dźwiękiem, żeby spotęgować nasze doznania. To polubią moim zdaniem przede wszystkim gracze, chociaż przy oglądaniu filmów akcji też daje to fajny efekt, bo telefon wibruje i wibruje w rytm dźwięków, które płyną z głośników. Może oczywiście wibrować również w rytm muzyki. Nie wiem po co, ale może. Czas rzucić okiem na fotograficzną stronę Xperia One. Sony długo opierało się modzie na mnożenie obiektywów, ale w końcu jej uległo, no i wkracza do gry z dość atrakcyjnym i moim zdaniem bardzo uniwersalnym zestawem aparatów fotograficznych na tyle. Wszystkie te aparaty są 12-megapikselowe, a różnią się ogniskową obiektywów, czyli po prostu szkiełkami. Podstawowy ma obiektyw z dobrą przysłoną, 1,6. Kolejny aparat ma teleobiektyw z przysłoną 2,4, pozwalający przybliżyć się bezstratnie dwukrotnie. W obu przypadkach mamy tam stabilizację optyczną, co jest szczególnie ważne właśnie przy tym teleobiektywie, bo faktycznie już przy zbliżeniu ciężko utrzymać telefon stabilnie. A działanie tych dwóch obiektywów wspiera kolejny, szerokokątny, a wszystko to jeszcze uzupełnia większy przedni aparat 8-megapikselowy i no, trochę skromny na tle pozostałych trzech. I zgodnie z oczekiwaniami Xperia One fotograficznie nie zawodzi i może konkurować z najlepszymi fotograficznymi smartfonami na rynku. W zdjęciach nie widać niczego, co chciałoby się zganić, no ale z drugiej strony nie ma też w nich jakichś cech, które pozwoliłyby wyróżnić Xperię na tle najlepiej fotografujących smartfonów, jakiegoś czegoś ekstra, co pozwoliłoby temu smartfonowi pokonać konkurencyjne modele. By było zabawniej, w interfejsie zabrakło modnego obecnie trybu nocnego, ale i bez niego zdjęcia nocne są zupełnie przyzwoite i naprawdę Xperia nie ma się tutaj czego wstydzić. Nawet ten przedni aparat z pozoru taki bardzo skromny oferuje zupełnie dobrej jakości zdjęcia, takie na które na pewno nie będziemy narzekać. Trochę dziwnie działa autofokus. Przeważnie działa genialnie celnie, genialnie szybko, ale czasami brały mnie naprawdę nerwy, szczególnie przy zdjęciach makro. Za to fotografii portretowej Xperia One spisze się zdecydowanie lepiej, bo ma również ciekawą właściwość autofokusa. Celuje nie na twarz, a ustawia ostrość na oko, oczy fotografowanej osoby i w niektórych przypadkach rzeczywiście może to być naprawdę zbawienne. A jeżeli lubimy dynamiczne ujęcia, to też tu jest bardzo fajny tryb fotografii seryjnej, w którym każda klatka ma osobną ustawianą ekspozycję i ostrość i to pozwala naprawdę robić całą serię dobrze doświetlonych, wyraźnych fotek. No niestety ta opcja nie działa, nie wiem dlaczego, z obiektywem szerokokątnym, ale ze zwykłym jak najbardziej tak. A jeżeli chodzi o teleobiektyw, to zdjęcia praktycznie nie odbiegają jakością, ostrością, detalicznością od tych robionych głównym aparatem, w czym zdecydowanie pomaga stabilizacja optyczna, którą tam mamy. Trzeba jednak pamiętać, że ten obiektyw ma niższą jasność i przy słabym oświetleniu może już dawać gorsze efekty niż główny. A w wyjątkowo słabym świetle po prostu zbliżenie będzie wycinkiem zdjęcia zrobionego przez główny aparat, ten z jasnym obiektywem. No i wtedy to już nie będzie takie zupełnie bezstratne zbliżenie, natomiast będzie zdecydowanie lepiej doświetlone.
A obiektyw szerokokątny, no tak jak już wspomniałem, też daje się polubić. Nie deformuje zanadto obrazu, a dodatkowo w menu możemy włączyć korektę geometrii fotografowanych przedmiotów. Jeżeli chodzi o filmowanie, Xperia on także nie zawodzi i również może walczyć z najlepszymi. Filmy są ostre, wyraźne, z dobrym dźwiękiem, a do tego możemy nagrywać w HDR i to prawdziwym, nieudawanym sztucznie, czyli z podwójnym zapisem klatek o różnej ekspozycji, a nie klatkami obrabianymi już potem cyfrowo. No, oczywiście możemy nagrywać w zwolnionym tempie 960 klatek na sekundę, no i oczywiście również możemy też nagrywać w wysokiej rozdzielczości 4K, chociaż co ciekawe zabrakło 4K przy 60 klatkach na sekundę. Dodatkowo, poza tą natywną aplikacją aparatu, Sony daje nam aplikację Cinema Pro, pozwalającą nagrywać w formacie tym kinowym, panoramicznym 21:9 z wykorzystaniem filtrów podobnych do tych stosowanych w kinie i kinowymi ustawieniami migawki oraz przysłony. Aplikacja pozwala od razu łączyć nagrywane sekwencje, nagrywane urywki w gotowe projekty. No ale tutaj moim zdaniem trzeba mieć trochę podstaw wiedzy filmowej albo po prostu trochę poćwiczyć. No i to na pewno nie jest aplikacja dla każdego, tylko już raczej dla miłośnika zabawy filmem na poważnie. No i jeszcze kolejna ciekawostka na koniec w tej aplikacji. Nie wiem dlaczego nie funkcjonuje stabilizacja obrazu. Warto mieć statyw. A natywna aplikacja aparatu fotograficznego jest prosta i przyjazna, chociaż nie rozpieszcza nas nadmiarem trybów. Ale co najważniejsze, mamy tam tryb manualny i opcję panoramowania, a także osobny skrót do Google Lens. Z poziomu głównego panelu aparatu możemy się przełączać w tryb filmowania oraz na fotografię portretową z rozmywaniem tła. Ciekawostką, taką wisienką na torcie jest możliwość skanowania twarzy albo obiektów w trójwymiarze, ale to działa moim zdaniem trochę tak sobie i to jest funkcja, której czasy dopiero nadejdą. Myślę, że w kolejnych modelach to będzie dopracowane i będzie działało zdecydowanie lepiej. Jak zatem widzicie, Sony Xperia One jest telefonem udanym, jest telefonem ciekawym, ale niestety nie jest telefonem zbyt tanim, co może się przełożyć na jej rynkowy sukces, na jej rynkowe powodzenie. Obawiam się, że konkurenci no niestety mogą się okazać co najmniej tak samo dobrzy, a tańsi. A szkoda, bo to jest naprawdę dobry sprzęt i chyba raczej niczego mu nie brakuje. Xperia One ma piękny kształt, doskonały wyświetlacz, robi bardzo dobre zdjęcie oraz filmy. Nie daje powodów do narzekania pod względem wydajności, chociaż zwracam uwagę na małą pamięć, przynajmniej tą wewnętrzną, bo RAM-u wystarczająco jest. Jest również dobry, fajny, sympatyczny interfejs, jest bogate wyposażenie. W dziedzinie ergonomii, no kilka drobnych rzeczy ja bym poprawił, ale przede wszystkim chwalę doskonale położony, umieszczony czytnik linii papilarnych i zwracam uwagę na wygodną w obsłudze szufladkę kart. To dla tych, którzy często zmieniają karty. Ja wiem, że o tym rzadko się mówi, ale dla niektórych użytkowników akurat ten aspekt może być kluczowy przy wyborze telefonu i warto wtedy przychylnie spojrzeć na jedynkę. Można ponarzekać na brak mini jacka, no i na to, że obudowa trochę zbyt szybko, przynajmniej na tyle się rysuje. I ten akumulator, bardziej taki na miarę średniaka, a nie flagowca, już na pewno nie na miarę flagowca, który kosztuje prawie 4000. No i widzicie, mankamentów nie ma zbyt wielu, a w większości są, poza akumulatorem może i pamięcią, są raczej do przełknięcia i raczej niewielkie, ale ta cena, kurczę, no moim zdaniem skalkulowano ją trochę zbyt wysoko. I szkoda, bo ten telefon naprawdę jest fajny i mógłby odnieść sukces. A tak to, no powiem szczerze, nie wiem. Jeżeli jesteście maniakiem filmów, ich oglądania czy też kręcenia, to faktycznie możecie ten telefon kupić i odżałować te kilka setek więcej, bo to jest smartfon właśnie do tego stworzony. A jak nie, to kurczę, ja bym chyba poczekał, aż ten telefon trochę stanieje, bo naprawdę jest przyzwoity, a jak cena będzie niższa, no to stanie się naprawdę łakomym kąskiem. I to już koniec naszego spotkania z Sony Xperia One. Telefon wraca do producenta, a ja biegnę przygotować dla Was kolejne recenzje. Bardzo dziękuję za oglądanie, oczywiście proszę o lajki i suby i do zobaczenia w kolejnych filmach. Żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć!